Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardo, gdzie w końcu założyłem inną koszulkę niż zwykle. Jezus Maria, ile ja dostałem komentarzy pod tytułem: i Paweł, byś może się przebrał, co cały czas w tych samych ubraniach chodzisz? Słyszeliście o pralce? Ale dobra, niech wam będzie, poszedłem na zakupy, mam nowe ubrania. Jej! I w dzisiejszym filmie będziemy oglądać piękny, okrągły odcinek. Dlaczego ja? Ponieważ odcinek pod numerem 1222. Co się stało w 1222? Andronik I Gidos został cesarzem Trapezuntu. Lakarnum uczy i bawi. Ale oczywiście zanim zaczniemy, proszę was jak zawsze na początek o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. No i teraz już możemy oglądać, już oglądajmy, wiem, że nie możecie doczekać. Jezu, odcinek! Wow, dlaczego ja? Wow! 44-letnia Barbara i Grzegorz Widerowie. Okej, od razu pierwsza rzecz. Aktor grający tutaj męża, który właśnie pakuje swoje ubrania, mogę chyba od razu założyć, że zdradził żonę, to jest aktor, który już występował w kilku innych paradokumentach i którego z całego serduszka naprawdę lubię, ponieważ się z nim utożsamiam. Też jestem raczej gruby i nieogolony. Przez 14 lat byli małżeństwem i wychowywali 14-letniego syna Bartosza. Któregoś dnia Grzegorz zakomunikował Barbarze, że poznał kobietę, dla której chce porzucić rodzinę. Nawet nie przypuszczałam, że mąż ma kogoś na boku. Pani Barbaro, to jest typowy polski mąż. Oczywiście, że ma kogoś na boku. Co wy myślicie, że ja nie mam kogoś na boku? Tak chodzi o waszą stawę. Nie widziałam innego rozwiązania, jak tylko rozwieść się z nim. Nie wykazywał żadnej skruchy, ani nie chciał ratować naszej rodziny. To był cios poniżej pasa. Rodziny? Jakiej rodziny, pani Barbaro? Grzegorz właśnie przeżywa czas swojego życia na Mazurach, gdzieś pijąc piwerko. Parę miesięcy później Barbara uzyskała rozwód. Z powodu niewielkich dochodów i małych alimentów postanowiła wynająć dom, który odziedziczyła rok wcześniej po zmarłej ciotce. Ja się zawsze pytam przy takich sytuacjach, gdzie jest moja bogata, zmarła ciotka? Niespełna miesiąc później pojawił się zainteresowany nieruchomością Tomasz Gdula. Ten dom mieliśmy remontować razem z mężem, ale po rozwodzie to już nie miało sensu. Bałam się, że będę miała problem z wynajęciem, dlatego że nie był w zbyt dobrym stanie. Tomaszowi to jednak nie przeszkadzało. Dla niego najważniejsze było, żeby dom miał piwnicę. Chwila, stop, czekaj chwilę. Czy pani Barbaro nie zastanowiło, dlaczego ten człowiek potrzebuje akurat piwnicy? Dla mnie to lekko podejrzane. Parę dni po wprowadzeniu się Barbara postanowiła powitać Tomasza na nowym miejscu. Ponieważ kobieta zajmowała się cukiernictwem i piekła w domu torty na zamówienie, chciała poczęstować mężczyznę swoim dziełem. Gdzie jest moja pani Barbara zajmująca się cukiernictwem i przynosząca mi randomowo ciasta? No gdzie ona jest? Dochodząc do posesji, zauważyła elegancko ubrane kobiety, które zmierzały do domu. Sam Tomasz był speszony wizytą Barbary. Idąc do Tomasza, zauważyłam wchodzące do jego domu dwie wystrojone kobiety. Tomasz wyłgał się z sprawami zawodowymi i nie wpuścił mnie do środka. Zaczęłam zastanawiać się, o co tu chodzi. Następnego dnia Barbara po wyjściu Bartosza do szkoły zajęła się pracą. Podczas przygotowywania kolejnego zamówienia do Barbary przychodzi niespodziewanie Tomasz. Nie w porę przyszedłem. Proszę, proszę, niech pan wejdzie. Chciałem panią przeprosić i podziękować za wczoraj. Nie ma za co. Tort był wyśmienity. Ach, to drobiazg. I tak zrobiłam drugi dla klienta. Dla klienta? To pani go zrobiła sama? Tak, bo zajmuję się tym zawodowo. No, ja piekę właśnie, ciasto na zamówienie. Właśnie chciałem spytać, z jakiej to cukierni. Znowu bym się wygłupił. Nic się nie stało. Wczoraj widocznie był pan bardzo zajęty. Ola Boga, i to jeszcze jak! Widziała pani te foczki? No, tym niemniej nie powinienem pani spławiać w ten sposób. Czy w takim razie w ramach rekompensaty mógłbym zaprosić panią na kolację? Nie ma takiej potrzeby. No może trochę przesadziłem, ale w takim razie mam inny pomysł na gratyfikację. Jaki? Barbara, nie zgadzaj się! To brzmi jeszcze bardziej podejrzanie niż fakt tego, że ten koleś potrzebował bardzo piwnicy. Pracuję jako terapeuta, specjalizuję się w terapiach grupowych. Ale pracuję także indywidualnie, więc jeśli kiedykolwiek miałaby pani jakiś problem, potrzebowała pomocy, proszę się do mnie zgłosić. Nie ma to jak zwierzanie się terapeucie, który przy okazji jest twoim sąsiadem. Na pewno to się dobrze skończy. Jest pan terapeutą, tak. Nie wiedziałam. Oczywiście dla pani gratis.
Dziękuję za zaproszenie. No w takim razie do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Naprawdę tort wyśmienity. Starałam się nie dawać po sobie poznać, że ciężko przeżyłam rozstanie z mężem. Ale wtedy pomyślałam, że chyba to po mnie widać, skoro dostałam propozycję pomocy psychologicznej. Barbara, tutaj wcale nie chodzi o to, że dałaś w jakiś sposób po sobie znać, że akurat przychodzisz ciężki okres. To chodzi o to, że gdy ten sąsiad jadł tort, to zauważył, że jest bardzo słony od twoich łez. Barbara długo myślała o tym, czy nie pójść do Tomasza i zapytać, jak radzić sobie w nowej życiowej sytuacji. W dodatku jej syn także nie najlepiej znosił odejście ojca. Prosto po lekcjach wracasz do domu, nigdzie mi się nie włóczysz. Jezu, ja będę się włóczył, tak? Ja będę się włóczył. Gdzie ja mam się włóczyć? Po co mam się tym włóczyć? Tonem. A weź mnie, zostaw. Rozumiesz? Gdzie masz się włóczyć? Po co masz się włóczyć? Koleś, wyglądasz jak jedna z postaci ze Stranger Things. Ja się obawiam, że ty zaraz trafisz do równoległego wszechświata. Cześć, Waśka. Hej. A temu co się stało? No jak to co? Marudzi. A, czyli wiek dojrzewania. Wiesz jak to jest, dorastający chłopiec. Plemniki mu do łba strzeliły. Żeby to był tylko wiek dojrzewania. Wyobraź sobie, Grzesiek znowu nie przyszedł na spotkanie. Co ty mówisz? No a tak. To palant. Przed rozwodem syn nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Wszystko się zmieniło, kiedy Grzegorz nas zostawił. Bartek opuścił się w nauce i stał się dla mnie niemiły. Ja wiedziałam, że to wszystko dlatego, że Grzegorz rzadko go odwiedza. A ty już byłaś u tego twojego najmującego? U Tomasza? Tak. Byłam oficjalnie, go chciałam przywitać i zaniosłam mu kawałek tortu. A ty wiesz, że on prowadzi terapię grupową? Już sobie zorganizował grupę kobiet. A widziałam, szły do niego kobiety. Chwila, czy jako terapeuta mogę sobie wybrać, że przyjmuję tylko i wyłącznie kobiety? Ha. Jezus Maria, jakie to złe. Boże. A to on specjalizuje się w tych damskich sprawach? Wiesz, myślę, że pomaga wszystkim, ale kobietom jest łatwiej się otworzyć. No ale jak to? One tak idą i opowiadają o swoich problemach? No ale Baśka, on od tego jest, przecież jest terapeutą. Cholera jasna, ja się obawiam, że ten sąsiad zaraz się okaże, że wcale nie jest terapeutą, tylko jakimś takim szamanem wudu. Albo ewentualnie jednym z tych internetowych terapeutów, którzy przeczytali jedną książkę o psychologii i uważają, że wiedzą wszystko i mogą pomagać ludziom. Patrzę na ciebie, Sohajo. Jest dobrze. No tak, ale wiesz, no tobie to mogę opowiedzieć o swoich problemach, bo jesteś moją przyjaciółką, ale iść tak i... przy wszystkich? Popatrz, ty masz teraz problemy z Grześkiem, mogłybyśmy iść, chodź pójdziemy. Nie, ja nigdzie nie idę. Dobra, zróbmy tak, ja pójdę dzisiaj na tę terapię. Jak będzie okej, zadzwonię do ciebie i pójdziemy razem, dobra? Słuchaj, no chcesz to iść, ale ja nie wiem. Pomyślałam sobie, że zmieniły się czasy i pójście do terapeuty to żaden wstyd. No shit! Zastanawiałam się tylko, czy będę w stanie się otworzyć i przy obcych ludziach opowiedzieć o swoich problemach. Następnego dnia Dominika Kłosok znowu odwiedziła Barbarę. Listonoszka jest zachwycona terapią Tomasza i namówiła przyjaciółkę na przyjście na sesję. Barbara jednak nie jest ciągle przekonana. Witam wszystkie panie. Jak widzicie, mamy dzisiaj między nami nową grupowiczkę. Dzień dobry, Barbara Widera. Basiu, mamy taką zasadę, że jak jesteśmy wszyscy razem, mówimy sobie po imieniu. Ja mam na imię Tomasz. Dominika. Anka. Dominika. Baśka. To Basiu, chciałabyś zacząć? Nie. No to może później. Może zacznę. Jasne. Słucham. Byłam zaskoczona, że kobiety tak otwarcie opowiadają o swoich problemach. I to dodało mi odwagi, żeby się odezwać. Kiedy wyrzuciłam wszystko to, co leży mi na sercu, rzeczywiście mi ułożyło. I w sumie zajebiście, bo w ten sposób działa terapia, kochani. I rzeczywiście to, co pani Barbara powiedziała, to jest w 100% prawda. Nie trzeba się wstydzić chodzenia na terapię. Ja sam chodzę do psychologa regularnie od kilku lat, bo mam jakieś tam swoje wewnętrzne demony, które muszę przepracować. To jest zupełnie normalne, nie wstydzę się tego i wy także nie powinniście się wstydzić. Jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, idźcie do psychologa, kochani. Tak, okej, poświęcę tą chwilę na przekazanie wiadomości ode mnie. Ja dostaję strasznie dużo wiadomości, no i teraz niedawno byłem na Pyrkonie, tam we Wrocławiu, na jakimś evencie, tak dalej i bardzo dużo z was, tych, których poznałem oczywiście, powiedziało mi, że moje filmy pomogły wam przetrwać jakiś tam ciężki okres, zerwanie, coś tam, różne problemy tam w domu i tak dalej. I moja odpowiedź jest zawsze identyczna. Kochani, no to jest dla mnie strasznie miłe, ale jednocześnie idźcie do psychologa, idźcie do osoby uprawnionej, która wie, w jaki sposób wam pomóc. Ja nie mam pojęcia, jak wam pomóc! Ja tylko jestem debilem w internecie, pamiętajcie o tym! Więc jeszcze raz powtarzam, terapia polecam.
Paweł Rosa. Chwilę później, po skończonej sesji terapeutycznej, Barbara opowiada Dominice o swoich odczuciach. Ja jestem pełna podziwu, że one tak otwarcie rozmawiają ze sobą. Halo, Domin. Przepraszam, już co mówiłaś? Barbara, mów dalej. Ja po prostu jestem młodzieżowa i teraz jak młodzież rozmawia z kimś, to musi przy okazji grać w Subway Surfers. Zresztą, co ja się was czepiam? Gdy ja nagrywam te odcinki, mam dosłownie w rękach po kilka fidget spinnerów. Wrzadaj, mam takie gówno magnetyczne, to się tak bawi palcami, tak się rozłącza, łączy i tak dalej, no super zabawa. Kolejne, mam taką monetę, którą tak się przesuwa, już się tak roluje, ona tak klika fajnie. Kolejne, mam taki suwak magnetyczny, który tak się przesuwa w rękach i tak się zwija go, no. Czepiam się młodzieży, a jestem gorszy! Dziękuję, że mnie to przeprowadziłaś. Te kobiety tak bez wstydu opowiadają o swoich problemach. No a ten Tomasz to całkiem przystojny facet. Podobał ci się? No wiesz, jako człowiek, to tak. Wiesz co, właśnie teraz sprawdzałam w internecie. Ale co? No, że niby jest taki lekarz, ale coś mi tutaj nie pasuje w nim. Ale co ci nie pasuje? No zobacz, na przykład dzisiaj na tej terapii. Przecież on nic ciekawego nie powiedział. To właściwie my kobiety sobie pomagamy. Ale wiesz, może ta terapia właśnie na tym polega. Holy shit, to po co nam w ogóle ten koleś? Umawiajmy się we cztery na kawusie, rozmawiajmy o swoich problemach i będziemy musieli kolesiowi płacić. Wiesz co, pamiętam też, że wypytywał mnie. O co? O wszystko, ponieważ jestem listonoszką, znam tutaj różne osoby, wypytywał mnie o ciebie, o inne kobiety w okolicy. Droga pani listonosz, proszę mi powiedzieć, która z tych sąsiadek tutaj jest podatna na manipulacje? Kolega pyta! No wiesz, on dopiero otwiera gabinet, może szukał klientek, robił rozeznanie. Nie wiem, powiem ci, że nie, no coś mi tutaj w nim nie pasuje. Ja już chyba raczej nie przyjdę na terapię. A ty? Dominika, proszę cię, co się z tobą dzieje? Zachowanie Dominiki było dziwne. Zaczęłam się zastanawiać, co ona kombinuje. Bo dlaczego niby raptem zmieniła zdanie o Tomaszu i tej całej terapii? Następnego dnia, po wyjściu Bartosza do szkoły, Barbara wybrała się do klienta, by dowieźć mu tort. Okazuje się jednak, że kobieta musiała stanąć na poboczu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Tak, jechałam samochodem i raptem zgasł. No nie mam pojęcia, o co tu chodzi. W ogóle się na tym nie znam. No tak, a paliwo jest? Tak, jest. Wczoraj tankowałam auto, ale nie chcę odpalić. Nie a to mam pewnie pojęcia. Klema, wiesz? Ja zobaczę zaraz. Faktycznie Tomasz szybko uporał się z samochodem. Wtedy pomyślałam, jakie to szczęście, że on przejeżdżał akurat tą drogą. Idealnie! Działa! Dziękuję bardzo! Sama bym sobie nie dała rady. Drobiazg. To może w ramach podziękowania przyjdziesz do mnie na kolację? No, ty nie dałaś się zaprosić, a ja z przyjemnością skorzystam. Hej, świetnie. To co, dzisiaj o 20? Super. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. No, zaprosiłam Tomasza do siebie, dlatego że po ostatniej sesji stale o nim myślałam. Wydawał mi się fajnym facetem. Widzicie, mówiłem, podatna na manipulacje. Wieczorem... Czy to jest Wrocław? To wygląda jak rynek we Wrocławiu. Wiem, bo byłem we Wrocławiu. Obieży świat. Zgodnie z ustaleniami u Barbary zjawił się Tomasz, dla którego Barbara przygotowała kolację. Nastrojowy wieczór przerywa syn Barbary. Synek, a co ty tutaj robisz? Jest późno, miałeś iść spać. Jest 9:30, nie mogę zasnąć. I chcę mi się pić. To idź sobie weź, myślisz, że ja będę cię obsługiwać? Ja mam tobie przynieść? Basiu, nie traktuj go tak surowo, przecież to duży chłop. Ile ty masz lat? 14. No może niech z nami usiądzie. Dobrze, synek, siadaj. Zjesz coś z nami? Nie, ja tego pić chcę. Dobrze, przyniosę. Widziałem w przedpokoju korki. Grasz w piłkę? Tak, chodzę na treningi. Mam takie marzenie, żeby kiedyś grać w lidze. No, wszystko w twoich rękach. Ja jak byłem młody, też grałem. Naprawdę? Nawet w niezłym klubie. Myślałam, że to ja spędzę romantyczny wieczór, a tymczasem... A tymczasem sąsiad spędził romantyczny wieczór z moim 14-letnim synem. The fuck? To Tomasz i Bartek nie mogli się nagadać. Owszem, miło było na to patrzeć. Tym bardziej, że wiedziałam, że Bartkowi brakuje męskiego towarzystwa. To ilu macie chłopaków w sekcji piłkarskiej? Dobrze, synek, już jest po 10:00, późno, trzeba iść spać. Jakoś strasznie mi nie pasuje, żeby ten chłopak miał 14 lat. Jakby to wygląda na troszeczkę więcej. Mogę się mylić, może jestem w tym wieku, gdzie wszystkie dzieci wyglądają dla mnie identycznie, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. A
Jeśli będę miał trochę czasu w weekend, możemy trochę pokopać. Jak masz ochotę. Super, oczywiście chcę chętnie. Synek, weź picie i dobranoc. Proponuję wziąć wodę, bo w tym był cukier. Więc przed snem umyj zęby. Mówiliśmy, co dziewczyny sądzą o szczerbatych, nie? Dobrze, wezmę wodę, umyję zęby. Dobra, wezmę wodę, umyję zęby i idę. Ale proszę pana, proszę mi jeszcze tak na koniec powiedzieć. Mogę do pana już mówić, tato? Także do zobaczenia. Seansę. Dlaczego? Basiu, trochę konflikt interesów, nie widzisz tego? Plus dodatkowo widziałem właśnie twój dom. Nie stać się na terapię u mnie. Bo terapeuta to jest taki człowiek, który musi patrzeć obiektywnie. Musi mieć zdystansowany obraz. A ja czuję, że mam do ciebie inny, emocjonalny stosunek. Chodzi o nienawiść. Dobra, zamykam się i oglądajmy dalej. To nie jest dobrze, żeby psycholog prywatnie spotykał się z pacjentką. To my się spotykamy? No nie. No i tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy z Tomaszem prawie do północy. Wtedy pomyślałam sobie, że ta terapia chyba nie jest mi wcale potrzebna, bo dzięki jego zainteresowaniu znowu poczułam się szczęśliwa i pewna siebie. Przez kolejny tydzień Barbara i Tomasz spędzali razem wieczory. Mężczyzna złapał świetny kontakt z Bartkiem. 44-latka czuje, że zakochuje się w terapeucie i ma nadzieję, że ich relacja rozwinie się w poważny związek. Tymczasem niespodziewanie w domu pojawia się były mąż kobiety, Grzegorz. Jest i mój ulubieniec! No chodź tu, mordo, chodź! Dawaj tego wąsa! A co ty tu robisz? Byłeś 2 dni temu u Bartka i mówiłeś, że wpadniesz dopiero za 2 tygodnie. No tak, wiesz, ale trochę się pozmieniało. Mogę wejść? Porozmawiamy? Ale to mogłeś zadzwonić. No tak, ale wiesz, to nie jest sprawa na telefon. Ja osobiście chciałem z tobą. Wiesz, no weź, no deszcz pada. A co ty, roztopisz się, bo jesteś z cukru? To był taki słodziek. To nie moja wina, że kręcą mnie rozwodnicy! Jezus Maria. Jeszcze raz. To nie moja wina, że kręcą mnie rozwodnicy! No dobrze, jak musisz, to wejdź. Wiesz, bo z tą Nikolą to był błąd, no ja teraz to rozumiem. Ja powinien to być z wami, z tobą, z naszym synem. A, świetnie, wybawiłeś się, to teraz chcesz wrócić do bazy. Ja wiem, że jesteś na mnie wściekła i masz prawo, totalnie, tylko że, no wiesz, nie uważasz, że powinniśmy chociaż spróbować? Spróbować co? Wrócić do siebie, być znowu razem. Wrócić? Po tym wszystkim, przez co przeszłam przez ciebie? Ja wiem, że teraz nie ufasz i, no i słusznie, ale słuchaj, moglibyśmy być znowu rodziną. Słuchaj, Barbara, no bo kasa mi się skończyła, to co, możemy być rodziną znowu? Nie, to nie ma sensu. A wiesz, mi się właśnie wydaje, że ma. Basiu, bo wiesz, to nawet już nie chodzi o nas, ale pomyśl o Bartku. Nie chciałabyś, żeby on miał, wiesz, pełną rodzinę, nas. Ja z nim rozmawiałam ostatnio i no, on mówił, że on by chciał. Nie wiem, Grzegorz, nie wiem. Dobrze, wiesz, to ja nie będę cię tak naciskał. Ja dam ci czas, żebyś pomyślała sobie o tym na spokojnie, dobrze? Jutro zajadę, to jeszcze porozmawiamy. Okej? Byłam zła na Grześka, że wyskoczył z tematem powrotu. Tym bardziej, że zaczęłam już sobie układać życie. No ale faktycznie, syn potrzebował ojca. Barbara nie spała całą noc. Następnego dnia z samego rana postanowiła pójść do Tomasza i opowiedzieć o wizycie Grzegorza.
mam problem. Nie wiem, jak go rozwiązać. Ja wiem, jak go rozwiązać, ale to jest bardzo okrutny żart. Barbara, po prostu drzwi wejściowe trochę zwęźli, on się już nie zmieści. Nigdy nie przestanie bawić. Ale jaki problem? Przecież wiesz, że nie ma problemów, których nie można rozwiązać. To Grzegorz. On chce Grzegorz, do mnie wrócić. Twój były mąż? Tak, i nie wiem, co mam teraz zrobić. No Basia, no to jest twoje życie, twoje wybory, twoje decyzje. Ja mogę tylko wyrazić niepokój. Niepokój? No tak, przecież cały czas mówiłaś, ile przez niego wycierpiałaś. Pocierpię, ale w tym wszystkim najważniejszy jest nasz syn, Bartosz. Tak, Barbara, ale z drugiej strony. Czy chcesz się męczyć przez resztę swojego życia z mężczyzną, któregoś prawdopodobnie nie kochasz, tylko dlatego, żeby no, syn miał dwójkę rodziców? Jakby, okej, rozumiem, to jest bardzo ważne dla dziecka, oczywiście, żeby mieć dwójkę rodziców, ale no... Nie? Ale musisz zrozumieć, że to teraz ty jesteś filarem tej rodziny. Ta rodzina istnieje dzięki tobie. Ty musisz być w niej szczęśliwa. Jeśli to nie będzie funkcjonować, to nie ma żadnego sensu. Poza tym myślałem, że my... Masz rację. My? Ale ty tak uważasz, że nasz związek na poważnie... Tak. Nawet nie wiesz, jak bardzo traktuję to poważnie. Byliśmy na jednej randce. Ten związek jest poważny. Prawie już małżeństwem jesteśmy. Jak ja się cieszę. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy. Ile dla mnie też te słowa znaczą. Teraz mi Grzegorz zupełnie nie jest do niczego potrzebny. Oj, pięknie. I Bartek prawdę mówi, no. Co robię? W odwiedziny przyszedłem. Gacha twojego nowego... Jakiego gacha? To nie jest żaden gach! A tak? A kto to jest? No. Terapeuta! Terapeuta? Może kosmonauta jest? Facet to facet. Ale po co ty tu w ogóle przyszedłeś? Ja nie jestem twoją własnością, nie jestem już twoją żoną! Jesteś jak pies ogrodnika! A, ja wiem, dlaczego tu przyszedłeś. Dlatego, że staję na nogi bez ciebie! Pisz chyba sobie. Chodź, Basiu, chodź, Basiu, spokojnie, 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 no. Spokojnie, jak już Basia powiedziała, no, jestem powiedziała. Terapeutą, znam się na problemach ludzi. Proponuję, byśmy sobie spokojnie usiedli i porozmawiali. Dobrze. Basiu, ma rację. To trzeba usiąść i trzeba porozmawiać. Tak. Ale tak, Basiu, o czym siądziemy? Wy chcecie Basiu, rozmawiać? Basiu, no nie, sprawy, porozmawiamy, tak, no porozmawiamy, siądziemy sobie i porozmawiamy. Tak, Basiu? Ja siądę sobie. Ja sobie dam radę, Basiu, chodź, chodź, nie, zostaw nas, zostaw nas. On, nie, 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 tylko, on tylko tak wygląda. Nie, naprawdę, nie znasz go. Naprawdę, Basiu, nie, Basiu, ja się uwierz martwię, mi, uwierz mi, miewałem gorszych pacjentów, Basiu. Nieprawda, ja się martwię, rozumiesz? Dzwoni mi się jutro, nie martw się na zapas, naprawdę, zaufam, Basiu, Basiu. Proszę cię, zadzwoń do mnie. Basiu, bądź spokojna. Uważaj na niego. Bałam się o Tomasza, bo mój były mąż był agresywny i mógł mu coś zrobić. Po powrocie do domu Barbara czekała na wiadomości od Tomasza i byłego męża. Od terapeuty dostała tylko SMS-a, że skontaktuje się z nią. Następnego ranka ciągle nie ma informacji, jak poszła rozmowa między mężczyznami. Nie mogąc skontaktować się z Tomaszem i byłym mężem, Barbara postanowiła niezwłocznie udać się do domu terapeuty. Bardzo cię przepraszam. Słuchaj, no wczoraj żeśmy strasznie długo z Grzegorzem gadali, a potem były jeszcze umówione dwie pacjentki. Ja padłem kompletnie, telefon chyba też. Martwiłam się. Bardzo cię przepraszam, zupełnie. Co to za ubranie? A, no widzisz, mówiłem ci, że miałem coś jeszcze do zrobienia. Zacząłem tutaj robić taki mały remont, bo chcę zrobić pracownię w piwnicy. W piwnicy? Mhm. Mogę zobaczyć? Basia, ale tam jest bajzel, farba, wylewane kubły. Ja się szybko ogarnę, przebiorę się i zaraz do ciebie przyjadę, porozmawiam. Dobrze, powiedz co z Grzegorzem. No, wyciągnąłem z niego wszystko. Co takiego? No jak to co? Flaki! Bo to jest mi ta piwnica, tam ludzi patroszę. Wcale nie przyjechał tutaj, żeby się z tobą godzić, tylko tak jak mówiłaś, ktoś mu... o nas powiedział.
co mu się nie spodobało. Tak samo jak to, że ktoś inny może wychowywać Bartka. To Łajza. Pies ogrodnika. A na dodatek ta jego nowa narzeczona też chciała go zostawić, bo planowała wyjazd do innego miasta. A jemu nie podoba się rzucanie pracy. Więc tak czy siak zostałby sam. A gdzie on jest? No nie wiem. Wczoraj jak pozbierałem dla niego te wszystkie fakty, powiedział mi, że rozumie, nie będzie ci stawał na nowej drodze. Dogada się ze swoją narzeczoną i razem wyjadą. Myślałem, że poszedł do ciebie i wszystko ci opowiedział. Ale nie zrobił tego, nie rozmawiał ze mną. Tchórz jeden. A zresztą, krzyżyk mu na drogę, niech układa sobie życie z inną. To w takim razie przyjdziesz do nas dzisiaj na obiad? Ugotuję coś dobrego. Słuchaj, dobra, zaraz się przebiorę i jestem u ciebie za chwileczkę. I pomyślałam wtedy, że jeżeli mój były mąż wyjedzie z tą swoją babą do innego miasta, to mój syn całkowicie straci kontakt z ojcem. Przez kolejne dni Tomasz był częstym gościem w domu Barbary. Kobieta coraz bardziej angażuje się w nową relację i rzuca się w wir pracy. Nie wiem, czy wiesz, ale spotykam się z Tomaszem. Słyszałam o tym i dlatego też chciałam z tobą porozmawiać. Tak? O czym? Bo on jest mój! Mój! On jest jakiś dziwny, nie ufałabym mu. Ale o czym ty mówisz? Słuchaj, pamiętasz, jak ci mówiłam, że już nie będę chodzić na tę terapię? No tak, no. Ale raz się zebrałam, poszłam i zostałam po zakończeniu. Tam leżał jego zeszyt. Ten, wiesz, w którym robi swoje notatki. Tak, zżerała mnie ciekawość i otworzyłam go. I co wyczytałaś w tym zeszycie? No właśnie nic konkretnego, same bzdury jakieś. No, bzdury? Jakie bzdury? No typu jakieś posłówka, przewlekłe, samotna. Ej. Nie sądzisz, że to powinno jakoś profesjonalniej wyglądać? Typu pacjentka cierpi na... Przestań, bo za bardzo się zaglobowałaś. To nie jest raport ani diagnoza, to są jego luźne notatki. Ważne, żeby on się w nich odnajdywał. No tak, ale to było bardzo chaotyczne. Jedna informacja na górze strony, druga na dole. Stop, za bardzo się tym przejmujesz. Nie sądzę. Zaczęłam sprawdzać, co to za gość. No i co ustaliłaś? Jeszcze nic, ale jak coś ustalę, to pierwsza się o tym dowiesz. Muszę już iść. Ja nic z tego nie rozumiałam. Nawet zaczęłam myśleć, że skoro Dominika nie ma swojego życia, to coś jej odbiło i zaczęła wietrzyć spisek. Następnego dnia Barbara starała się nie myśleć o niecodziennym zachowaniu swojej koleżanki. Prosto po treningu wracaj do domu. Tak, dobrze? Wiem. A mama właśnie. Kiedy będzie pan Tomasz? Nie wiem, jak chcesz, mogę do niego zadzwonić. Dobra, super, bo słuchaj, bo przypomnij mu, żeby wziął album, bo mówił, że przyniesie. Dobrze. Dobra, no. Trzymaj się, synu. Cześć, hej. Baśka! Baśka, poczekaj! Musimy porozmawiać. Ale o czym? Znowu będziesz mi opowiadać bzdury o Tomaszu? Baśka, posłuchaj pani listonosz. Ona zna dosłownie sekrety wszystkich sąsiadów. Tak, czy ta korespondencja? Czy tak listonosze nie robią? Ja bym tak robił. To nie są bzdury, słuchaj. Przyszedł do niego dzisiaj, poczekaj. Przyszedł do niego dzisiaj list. Ej, no to dosłownie, lol, czy ta korespondencja? I? Nigdy tego nie robię, ale zajrzałam do środka. Co zrobiłaś? Nie martw się, zakleiłam go potem. Ale posłuchaj, wiesz co było w środku? Co? Zamówienia na książki, ale wiesz jakie? Dla studentów pierwszego roku psychologii. No i co w związku z tym? Oj, 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 wszystko nagle składa się w całość. Koleś jednak się okazuje, nie jest terapeutą. Wiesz co ty zrobiłaś? Otworzyłaś cudzy list, przeczytałaś go i ty jesteś listonoszem? Baśka, zrozum, zrobiłam to dla ciebie. Nie, to ty zrozum. Tak się nie postępuje. Aha, a może wcale nie chodzi tu o mnie, tylko o ciebie. Jesteś zazdrosna, że to ja sobie układam życie, a nie ty. Nie, no co ty mówisz, jaka zazdrosna? Poczekaj, tam w tym liście jeszcze były dokumenty. Rzeczywiście na Tomasza Gdulę, ale wiesz, który rocznik? 51. Słucham? 51 rocznik. Wiesz co, coś się tobie pomyliło. 51 lat to on ma. Chwila. 49 plus 23 daje nam to ile? No koleś ma ze 100 lat. Baśka, wiesz poczekaj. Co? Nie, ty nic nie rozumiesz. Zastanów się, co zrobiłaś. Otworzyłaś cudzy list. Przeczytałaś go. Zrobisz tak jeszcze raz? Aha, pójdę do twoich przełożonych. W ogóle zastanów się. Masz szczęście, że znamy się wiele lat.
przemyśl to. Baśka, poczekaj! Kiedy po południu przyszedł do mnie Tomasz, widział, że coś mnie gryzie. No, opowiedziałam mu o trudnej rozmowie z Dominiką, ale nie zdradzałam żadnych szczegółów. Barbara myślała o tym, co powiedziała jej Dominika. Następnego dnia, kiedy wraca z zakupów, znajduje w swojej skrzynce tajemniczy list. Przepraszam cię, Baśka. Dobrze wiesz, jak trudno jest być samej w moim wieku. Widzę, że Tomasz woli ciebie. Choć może to głupie, to zakochałam się w nim i nie potrafię już żyć ze świadomością, że on mieszka tak blisko. Ale spędza czas z tobą. Próbowałam cię do niego zniechęcić, ale nie udało mi się. Dzisiaj podjęłam decyzję, muszę stąd wyjechać i zapomnieć o wszystkim. Kiedy to czytasz, pewnie będę już w Bieszczadach. Żegnaj. Widzę, że Tomasz woli ciebie, choć może to głupie, to zakochałam się w nim, nie potrafię żyć ze świadomością, że on mieszka tak blisko, ale przez czas to próbowałam się do niego. Nie będę decyzji, muszę się cofnąć, zapomnieć przez nigdzie, do ciebie nie będę już zaraz w Bieszczady. Żegnaj. No, ta kobieta nie żyje. Dominika owszem, miała szalone pomysły, ale w gruncie rzeczy to poukładana dziewczyna. Dlatego zdziwiło mnie to, że ona tak z dnia na dzień radykalnie postanowiła zmienić swoje życie. Barbara od razu pojechała do miejsca zamieszkania Dominiki. Nie została tam jednak nikogo. Postanowiła przyjechać do Tomasza, żeby porozmawiać o koleżance. No to już wiem, dlaczego tu wczoraj była wieczorem. Jak to była tutaj? No, stawiam wszystkie moje fidget spinnery na to, że ten koleś zamordował tą panią, no. No była, późnym wieczorem. Przyszła, zdziwiłem się, bo nie byliśmy umówieni. Spytałem się, czy mogę jej w czymś pomóc. Wydawało się, że chce mi coś powiedzieć, ale nie była z siebie w stanie słowa wydusić. Przeprosiła tylko i wybiegła. Tomasz, czy ona kiedykolwiek wspominała tobie o uczuciach, jakimi ciebie darzy? No nie, ale to ja powinienem to zauważyć. Była dla mnie miła, ale myślałem, że po prostu taka jest. To moja przyjaciółka. Ty wiesz, że ona nawet próbowała mnie odciągnąć od spotkań z tobą i oczerniała nawet ciebie. Basia. A dobra, ja już wiem, po co temu kolesiowi piwnica. Na trzymanie niewygodnych kobiet. Ja wiem, że możesz być teraz na nią zła. Ale nie powinnaś. Ludzie robią różne dziwne rzeczy, zwłaszcza jak są zakochani. Robią naprawdę wielkie gusty. Ale ona mówiła nawet, że zaglądała do twojego listu. Trudno. Nie ma znaczenia. Musisz być dla niej bardziej wyrozumiała. Może powinnam. Więcej z nią rozmawiać, więcej się spotykać. Tak, powinnam. Tak, i rozmawiałaś z nią. Bardzo długo byliście przyjaciółkami. Naprawdę, nie możesz się obwiniać. Nie chcę, żebyś się tym zadręczała. Wiesz co, mam taki pomysł. Może byśmy gdzieś wyszli dziś wieczorem. My razem? My wszyscy razem. We trójkę, z Bartkiem. I wtedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, że jedyną osobą, która jest przy mnie, oczywiście poza Bartkiem, to był Tomasz. Przez kolejne kilka dni Barbara, Tomasz i Bartek żyli jak dobrze rozumiejąca się rodzina. Mężczyzna ma z nastolatkiem coraz lepszy kontakt. Było naprawdę nieźle. No, a co myślałeś, że w moim wieku to już tylko laseczka i siedzenie na ławce w parku, tak? Wow, jakby koleś mnie znał i opisywał mój typowy dzień. Brakuje tylko prześladowania kobiet w parku, ale tak to identyczne. Masz do tego dryk. Dryk! Kobieto, to jest talent! Jakbym miał dłuższe włosy, to bym jeszcze włosami zarzucił. Dryk. Słuchaj, muszę się jeszcze wykąpać, bo przychodzą pacjentki. Ale mam dla ciebie propozycję. Jaką? A może prośbę.
jedna z moich pacjentek, ta od problemów z mężem Zbyszkiem, kojarzysz? Kojarzę. Zaprasza mnie na urodziny z osobą towarzyszącą do tej knajpy za zakrętem. No wiem, robiłam dla nich kilka tortów, ale czekaj. Ty chcesz, żebym tą osobą towarzyszącą była ja? Co? Nie, nie, źle zrozumiałaś. Twoja koleżanka mi się podoba. Przedstawisz mi ją? No tak. Super, ale ja muszę wrócić przed 22 do domu. Nie mogę Bartka zostawiać na tak długo. Nie, no jasne, jasne. To o której mam podjechać? A o której mam być gotowa? O 17. Dobrze. Wszystko zaczęło się układać. Przystojny mężczyzna u boku, szczęśliwy syn. Fajnie, pani Barbaro, cieszymy się pani szczęściem. Super, że pani się tak powodzi w życiu. Ale tego, co niebawem miał zrobić Tomasz, to w ogóle się nie spodziewałam. Dwa dni później Barbara z Tomaszem miło spędzali czas na urodzinach jego pacjentki. Basiu, powiedz mi, dobrze ci ze mną? Ale co to za pytanie? No ale odpowiedz. Widzisz nas za kilka lat? Za kilka lat to ja będę twój grób odwiedzać. Ty masz ze 100 lat. Razem? Tak. Widzę nas razem za kilka lat. Ja i ty. Toma! Basiu, wyjdziesz za mną? To już oficjalne, kochani. Tomasza pojebało. Tak! Oczywiście. Tego kompletnie nie spodziewałam się po Tomku. Ale wiadomo, odpowiedź była jedna. Tak, bo byłam wtedy w nim bardzo zakochana. Barbara i Tomasz zdecydowali, że ślub wezmą za miesiąc. Kobieta jest pochłonięta przygotowaniami. Chce zadbać osobiście o każdy szczegół. Ten chłopiec jest właśnie tak zdenerwowany, dlatego, bo jego najlepszy przyjaciel utknął w świecie równoległym. No to co jeszcze nam zostało? Tort. A nie, a tort jeszcze? To zrobię sama. Słucham? Pytam, czy długo jeszcze? No, synek, rozmawialiśmy o tym. Nudzisz się? Jak widać, tak. To idź do pracowni Tomasza. Rozmawiałem z panem Tomaszem i pan Tomasz mówi, że każdy mężczyzna musi mieć swoje miejsce, gdzie nikogo nie wpuszcza. To fakt. Tomasz podkreślał, że piwnica to jego azyl, a my nie powinniśmy tam wchodzić. O boj, ciekawe dlaczego. Synek, jesteś na tyle duży, że chyba potrafisz sobie sam zorganizować czas. Tak, mama? Dobra, to idę brać narkotyki. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie kwiatów na wesele. Potrzebuję większą ilość. Dobrze, a w jakiej cenie macie kwiaty? Idealnie, dobrze. Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamawiać u was? Dobrze, dziękuję bardzo. To ja zadzwonię jeszcze do państwa na pewno. Do widzenia. No i jak idzie załatwianie? Świetnie. Nawet znalazłam niedaleko stąd salę, która zorganizuje nam wesele na mniej niż 50 osób. Kochanie, no ale rozmawialiśmy o tym. Ja nie chcę żadnego dużego wesela. Ale to nie jest wcale duże wesele. No, no jest dużo. Para osób wystarczy. Ale przecież byliśmy ostatnio na urodzinach i się świetnie bawiły. No bo tak wypadało, ale teraz to nasza uroczystość, najlepiej dla naszej trójki. Tomasz, ale co ty mówisz? Jak nasza uroczystość dla naszej trójki? A co z rodziną? A w ogóle chcę poznać twoją rodzinę. Przyjdzie na to czas. Przepraszam cię, no jestem zajęty, muszę iść. Nie miałam pojęcia, dlaczego Tomasz w ogóle nie wspomina o swojej rodzinie. Jedyne, o czym mówił, to tylko o swojej młodości i grze w piłkę. Tak naprawdę to nawet nie wiedziałam, dlaczego sprowadził się do naszego miasteczka. I ty wychodzisz za mąż za niego, tak? To w ogóle nic o nim nie wie. Tego samego dnia Barbara postanowiła przejrzeć strony internetowe i sprawdzić swojego narzeczonego. Gabinet Tomasza Gduli. Ale czemu tak daleko? Moment. No i przypomniałam sobie, że w okolicy, w której kiedyś Tomasz miał gabinet, mieszka moja koleżanka. Postanowiłam do niej zadzwonić i poprosić ją o pomoc. Halo? Cześć, to Baśka Widera. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, poznałyśmy się na wycieczce, jak byłam u was. A Baśka, kurczę, szmat czasu, co tam słychać? Wszystko w porządku. Posłuchaj, masz chwilę, możesz rozmawiać? Tak, jasne. Potrzebuję, żebyś podjechała w jedno miejsce. To niedaleko, zajmie ci tylko chwilę. Jasne, nie ma problemu. A gdzie dokładnie?
Zaraz wyślę ci adres. Potrzebuję, żebyś sprawdziła dla mnie jednego gościa. Jasne, dobra. Wysyłaj adres, ja będę działać. Koleżanka zgodziła się podjechać, no i podpytać o Tomasza. Nie mogłam doczekać się, kiedy oddzwoni. Następnego dnia do Barbary zadzwoniła koleżanka z informacją na temat Tomasza. Halo? No cześć, Baśka, słuchaj, ja mam ci dużo do opowiedzenia. No, opowiadaj, cześć. Wiesz co, podjechałam tam, no i dom fajny, nikogo nie było, no ale poszłam do sąsiadki, no i zagadałam, wiesz jak to ja. No. No i okazało się, że tamta babka, ta, która mieszkała koło tego całego doktorka, miała z nim całkiem dobry kontakt. On całkiem niedawno zostawił jej list i napisał w nim, że musi wyjechać i nie wróci. Ale to nie wszystko. O boj! Drugi list pod tytułem wyjeżdżam w Bieszczady, już nigdy więcej mnie nie zobaczysz na oczy. Ja się autentycznie zaczynam bać o panią Basię. Pani Basiu, proszę uważać! To był pierwszy niepokojący mnie sygnał, bo już wcześniej miałam do czynienia z listem i informacjami o wyjeździe. Ona miała klucze do jego domu i jak gdzieś wyjeżdżał, to mu podlewała kwiatki. No i parę dni temu postanowiła, że tam pójdzie. Naściemniała mi, że to dlatego, że oj, ona znowu chciała kwiatki podlać. No dobra, ale do czego zmierzasz, no? Ona tam weszła i wiesz co, ja mogę coś przekręcić, pokręcić, ale ona mi podała adres strony lokalnej gazety, która wszystko opisała. Ale co opisała? Wiesz co, ja ci wyślę link, sama zobacz. Tylko lepiej weź usiądź i dopiero to przeczytaj. Od razu wzięłam laptopa, żeby sprawdzić ten link, który przysłała mi znajoma. 10 minut później Barbara otwiera link, który dostała od swojej koleżanki. O matko. Okazało się, że doktor Tomasz nie żyje, więc kim był człowiek, któremu wynajęłam dom i z którym miałam związać swoje życie? Chwilę później, po dramatycznym odkryciu dotyczącym nieżyjącego doktora Gduli, Barbara postanawia udać się do Tomasza. Okazuje się, że mężczyzny nie ma w domu. Piwnica, co tam będzie? Decyduje się iść do piwnicy, którą mężczyzna zaadoptował na pracownię. A tam w piwnicy chłopa pokój do streamowania i rozłożony basen, w którym się kąpie i streamuje. Ja nie miałam wyjścia. Ja musiałam sprawdzić, co się dzieje w tej jego tajemniczej piwnicy. O Boże. Grzegorz! Grzegorz! Basia, szybko! Basia, rozumiem, szybko, nie ma czasu. Zaraz schodzi. Ła, ale on mocno był związany, zobaczcie jeszcze raz. Szybko, nie ma czasu, zaraz schodzi. No, ewidentnie, chłop by się nie rozwiązał samemu. Dawaj, ręce. Dawaj, za momencie. Ale dlaczego? Za później, szybko, ale dawaj. Co ty tu robisz? Tomasz, dlaczego? Znowu to samo. Czy on powiedział, znowu to samo? Ile razy on już to robił? Dobrze. O czym ty mówisz? Ja chciałem tak nie wierzyć. Chciałem tylko założyć rodzinę. Ale walka, Jezu, kocham tą grę aktorską. Po prostu palce lizać. Wybrałem ciebie. I znów przeszkodziła mi ta dwójka ludzi. Szkoda, że nie zdołałem się ich pozbyć wcześniej. Boże, Tomasz, ty jesteś mordercą! Tego doktora też zabiłeś? Nie zabiłem go. To był jedyny człowiek, który mógł mi pomóc. Byłem jego pacjentem. Pewnego dnia odsunął się na ziemię. Nie wstał. Umarł. Nic nie mogłem zrobić. Wiedziałem, że nikt mi nie uwierzy. Wziąłem jego pieniądze i postanowiłem, że zostanę terapeutą. Ja się nasłuchałem, że szło mi dobrze. O, a tutaj kochani, ciekawostka. Właśnie w ten sposób większość terapeutów w Polsce zostaje terapeutą. Po prostu muszą zamordować swojego poprzednika. Szkoda, że tak wyszło. Naprawdę cię kochałem, Basiu. Mama, tata, zostaw ją! Zostaw mnie! Byłem pewien, że ten facet po prostu wybiegnie stamtąd i ucieknie. Łapko, syn, łapko! Co? Co
dotarło do mnie, że przecież on mógł zabić i Grześka, i Dominikę. Ja wezwałam policję i karetkę, która zabrała moją przyjaciółkę. A kiedy go wyprowadzali z kutego, ja nadal nie wiedziałam, kim jest ten człowiek. Policjanci opieczętowali dom, a następnego dnia przyjechali, żeby zabezpieczyć dowody znajdujące się na posesji. A dlaczego dopiero przyjechali zabrać dowody następnego dnia? Bo już była godzina 15. Fajrancik. Wiecie już coś? Tak. Mężczyzna był wieloletnim pacjentem doktora Tomasza Gduli. Nazywa się Marian Rawicz. Gdula był już na emeryturze i nie przyjmował od kilku lat pacjentów, ale dlatego mężczyzny zrobił wyjątek. Bardzo mu zależało, żeby mu pomóc. A co mu jest? Cierpi na manię prześladowczą. Zabezpieczyliśmy dokumentację lekarską. Pewnie zabrał ją z domu Gduli. A co to jest mania prześladowcza? W dużym skrócie uważał, że wszyscy dookoła robią wszystko, żeby mu przeszkodzić. Dlatego też porwał pani byłego męża i przyjaciółkę. Terapia doktora Gduli miała na celu wyeliminować te zaburzenia, ale niestety w tym przypadku nie poskutkowała. Mężczyzna przejął jego tożsamość i próbował rozpocząć nowe życie. Ale ja nic z tego nie rozumiem. Przecież on był dla mnie taki dobry. I dla Bartka też. No, dla pani tak, bo mu na pani zależało. Ach, ale ja przepraszam, po nim w ogóle tego nie było widać. Niestety, czasami tak bywa. Jego aktualny stan ocenią biegli. Dobrze, że wczoraj tak szybko przyjechaliście. Dominika mnie ostrzegała przed nim. Dobrze, że z tego cało wyszła. Jak karetka ją zabierała, była nieprzytomna, ale wieczorem już doszła do siebie. No to dobrze, cieszy mnie ta wiadomość. My zaraz kończymy. Pani powinna iść do domu i odpocząć. Może przydałaby się pomoc psychologa. Po tym wszystkim teraz każdego terapeutę sprawdzę 15 razy. Mimo wszystko było mi żal Tomasza. Właściwie to Mariana. Ten odcinek zrobił niezbyt dobrą opinię terapeutą generalnie. Chciał mieć dom i stworzyć z kimś rodzinę. Ale choroba nie pozwalała mu myśleć racjonalnie. Okazało się, że profesor Tomasz Gdula zmarł z przyczyn naturalnych. Marian Rawicz został uznany za niepoczytalnego i nie odpowie za czyny, których się dopuścił. I tydzień później pan Tomasz już na wolności przychodzi ponownie do pani Barbary spytać się, czy wynajmie mu dom. Z piwnicą koniecznie. Dwa miesiące później Barbara postanowiła, że właśnie nadszedł czas na radykalne zmiany w jej życiu. Widzę, że Bartkowi pomógł terapeuta. Tak, tym razem prawdziwe, z polecenia policji. Basia, słuchaj, naprawdę mogę sobie zatrzymać te meble? Kochana, przecież rozmawiałyśmy już o tym. Ja ich wszystkich nie zabiorę ze sobą. Bierz, co chcesz, tym bardziej, że pomagasz mi w sprzedaży obu domów. Żaden problem, pokazać raz jeden dom, raz drugi. Chociaż wiesz, ten drugi niedobrze mi się kojarzy. No wiem i dlatego zdecydowałam się sprzedać obie nieruchomości. Będę tęsknić. Jak ty sobie tu sama dasz radę? Nie martw się, poradzę sobie. Daj znać, jak dojedziecie. Dobrze, zadzwonię. Buziaki, trzymaj się. Trzymaj się. Cześć, Bartek. Ta cała sytuacja pokazała mi jedno. To faktycznie był czas na zmiany w moim życiu. Tylko takie już poważne. Zmiana otoczenia i nowa praca. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno, by być szczęśliwym. Chcę kochać i być kochana. Ale teraz, zanim się z kimś zwiążę, to już lepiej go poznam. Ojej, nawet łzy miała w oczach. God damn! To rzadko spotykane w paradokumentach, żeby ktoś miał jakikolwiek talent aktorski. To znaczy oczywiście poza odcinkami, w których ja byłem, no to wiadomo. Czas na zimne piwko. No dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. I muszę przyznać, że te odcinki, dlaczego ja, szczególnie te nowe, naprawdę cały czas trzymają poziom. To są, kurczę, dobre historie. Więc ja osobiście myślę, że będziemy dalej komentować, no chyba, że będziecie chcieli coś innego. Napiszcie w komentarzach, co uważacie. A ja się w międzyczasie z wami żegnam. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Instagrama. Ej, ale serio, dajcie tu łapkę w górę, jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek. Was to nic nie kosztuje, to dla mnie wiele znaczy. Zabrzmiałem jak ci ludzie kilka lat temu, którzy wysyłali do każdego na Facebooku wiadomość pod tytułem: daj łapkę w górę, bo koleżanka bierze udział w konkursie. Dla ciebie to jest za darmo, a dla niej wiele znaczy.
Jezu, jak ja nienawidziłem takich ludzi. Aż się stałem jednym z nich. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze, dokładnie za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia.